Zobaczcie, musiałem się ogolić. Maszynka leżała na półce, ale przez przypadek była przyklejona do nich oto ta gumka do spinningowania. Zobaczcie. I mówię, no po przynęcie już przykleiła się, chcę odkleić. Oderwałem. A tutaj przynęta idealna. Trochę się oderwała. To nie jest tak idealna. Nie do końca idealna, urwało się, ale nie do tego zmierzam. Zobaczcie. Jest jeszcze twardawa trochę, ale co pozostawiła po sobie. I to dosłownie rozpuściła ta przynęta plastik. Dość, że schodzi. Zobaczcie. Plastikowe pudełko to jeszcze wyżarte i typowa dziura po tej przynęcie. Więc z czego, drodzy wędkarze, robi się przynęty spinningowe? Z jakiego dodatku, że po przyklejeniu przez przypadek została taka dziura wyżarta w plastiku? Więc zobaczcie sami, z czego przynęty są robione spinningowe, tak aby były trwałe, ale po kilku tygodniach, bo akurat tej maszynki jeszcze nie używałem, nówka, mówię, tak mówię o golesie, widzicie, nowa, ale wyżarta już przez gumę, która się przykleiła. I tak śmiesznie wyszło, ale naprawdę, zobaczcie, z jakich materiałów robione są przynęty. Także aż wyżerają plastik. Tyle. A teraz się golę, bo wyglądam jak dziki agresor.